Mecz w Limanowej rozpoczął się uczczeniem rocznicy Powstania Warszawskiego, symboliczną minutą ciszy. Później już tylko liczyła się piłkarska rywalizacja. Pierwsze minuty tego pucharowego pojedynku to wzajemna wymiana ciosów i strzałów na bramkę, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jednak w miarę upływu czasu to goście zaczęli atakować. Stworzyli sobie oni więcej sytuacji, ale na posterunku zawsze był Skotnicki. Pod koniec pierwszej połowy goście mogli objąć prowadzenie, jednak znów na przeszkodzie stanął świetnie dysponowany bramkarz Limanowi. W pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę problemów, w drugiej połowie skorygowaliśmy swoje błędy, zagraliśmy zdecydowanie lepiej. Druga połowa rozpoczęła się od zdecydowanego ataku Limanowi, to trójkolorowi mieli więcej z gry i zepchnęli Piast do defensywy. Jednak żadna z drużyn nie stworzyła sobie dogodnej sytuacji, aby móc przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Kiedy wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, to w dość dziwnych okolicznościach goście zdobyli bramkę, którą strzelił wprowadzony po przerwie Adrian Sikora. Trudny mecz. Limanowa już wcześniej w poprzedniej edycji, w poprzednich też napsuła sporo krwi rywalom silniejszym od siebie, więc niczym nas szczególnie nie zaskoczyła, ale przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i tak też jest na koniec, więc cieszymy się z tego. Później goście myśleli już tylko o obronie i dowieźli zwycięski wynik do końca. Nie ukrywam, że na pewno wynik nas bardzo cieszy, 1-0, nie musieliśmy grać dogrywki i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo to jest naprawdę bardzo wymagający przeciwnik i bardzo konsekwentnie grał swoją piłkę, grał pressingiem, nie murowali swojej bramki. Stylu żeśmy sobie dzisiaj nie przynieśli. Widać, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany motorycznie do całego sezonu. Wytrzymaliśmy bezproblemowo cały mecz, bardzo szybki z jednej i z drugiej strony, także mówię same pozytywy. W pierwszej połowie gdybyśmy stracili, nie mielibyśmy takich pretensji i do siebie, i do wszystkich, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. I z meczu wynik też myślę nie najgorszy. Podczas pucharowego meczu klub kibica trójkolorowych zbierał pieniądze dla chorego Karolka. 4-miesięczny chłopczyk cierpi na wrodzoną wadę serca. Chcieliśmy zbierać na flagę, ale że pojawiła się inicjatywa, że zbieramy dla chorego dziecka, który jest z naszego powiatu, jakby nie patrząc na mieszkańcy miasta Limanowa. No i zmieniliśmy koncepcję, że będziemy zbierać na operację tego dziecka, bo każdy, no na przykład ja mam dziecko i też wiem, co to jest mieć dziecko. Pieniądze zostaną przekazane 15 sierpnia na meczu ligowym, gdzie zostanie zaproszony prawdopodobnie Karol, na pewno rodzice Karola i całą kwotę przekażemy rodzicom przy wszystkich kibicach. Do daru serca kibiców dołożyli się również piłkarze. Jeżeli jest okazja komuś pomóc, to staramy się brać w tym udział. Sami dorzuciliśmy się cegiełką do wsparcia, tak aby komuś pomagać. Józef Budacz, TV28.